Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i że tak powiem long time no see. Witam was w let's playu z Shadow the Hedgehog. Ale mi tego brakowało. Mam otwarte drzwi, więc tak sobie trochę przymknę, żeby nie było jakiegoś wielkiego echa. Ale tak, Shadow the Hedgehog, wreszcie. Wreszcie, po tak długiej przerwie, prawie no półtorej miesiąca może, czy coś. Dół, góra. Wreszcie wracamy do tej serii. Wreszcie ją będziemy kończyć, bo zostało nam w sumie dwie historie tylko. Jedna taka główna i druga taka poboczna, już kanoniczna, jak to nazywam. Ale no, macie tutaj, żeby nie było. Przeszliśmy już. A nie, mamy dwie, więc trzy w sumie nam zostały. Okej, dobra, już nie pamiętam nawet. No ale mamy tu wszystko. No to co ludzie, no chyba nam nic nie pozostało, tylko kolejny raz już wejść w tą grę, no i ją przejść. Więc let's do it! Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Who are you, and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. No, więc kolejny raz to intro. Swoją drogą planuję zrobić jakąś porównanie, jeżeli chodzi o jakości nagrań w trzech wersjach Shadow the Hedgehog, no, czyli wersja GameCube'owa, PS2 i Xboxowa. Bo jak mówiłem, wersja Xboxowa ma najlepszej jakości cutscenki. Wersja PS2 ma takie no... trochę gorsza, ale styl to nie jest tak źle jak na GameCube, bo na GameCube to jest po prostu katastrofa z jakością. No serio ludzie, jeżeli dbacie o jakość, to już o jakość i framerate, to bardziej wam polecam wersję GameCube'ową. Już na serio. Wersję złą, co nie? Tak. Już się odzwyczaiłem po prostu. Czy ja tam tego gościa przewróciłem? Nie przewróciłem, dobra. A później by było. Kurde, gdzie on jest? A ja do ciebie, typie, nic nie ma. Ty jesteś po mojej stronie. Ale no tak, no. Długo mnie nie było, bo grałem w banie. Bardzo się to opłacało, szczerze powiedzieć. No i ogólnie też te cutscenki, o których na przykład mówiłem.
Kurde, cały czas zmieniam temat, to jest głupie, tak jakoś mam, może to trochę zdenerwowanie czy coś, nie wiem. W każdym razie, prawdopodobnie te castingi z wersji xboxowej, bo w sumie nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek je uploadował, zawsze widziałem, że z wersji GameCube'owej i nie wiem dlaczego ludzie mówią, że to jest w najlepszej jakości, bo nie jest. Do najlepszej jakości jej oj dużo brakuje, więc z wersji GameCube z wersji Xboxowej najprawdopodobniej zaploaduję kiedyś cutscenki, bo ja mam dostęp do, wiecie, no plików gry do konwertera, bo oczywiście, no jak możecie się domyśleć, to nie są po prostu damy sobie pliki wideo i fajnie, nie, no trzeba przekonwertować najpierw. Mam dostęp do wszystkiego, żeby wszystko konwertować i było w najlepszej jakości, jakie jest możliwe. No oczywiście, w najlepszej jakości to by było, jakbyśmy dostali w ogóle nieskompresowany materiał, to by było dopiero epickie, ale no nie dostaniemy, więc no chyba, że wiecie, no mamy pana Arona Webera po naszej stronie, w sensie fanów w Sedze, więc może kiedyś nieskompresowane castingi CGI dostaniemy, kto wie. Więc dostaliśmy parę rzeczy już, odblokowaliśmy parę rzeczy tych sekretnych broni. Ale no mówię, ja używam najbardziej tego zasysacza kurczakowego. No on jest po prostu epicki, daje wam życia dodatkowo, więc taki profit jest dodatkowy. Nie widzę powodu, żeby go nie używać. Dobra sprawa. No może jeżeli macie od początku misje jakieś, to i misje są w tym poziomie takim, że musicie zabić daną liczbę stworów, to wtedy nie polecam. No bo jak wessacie wszystko, a chcecie przejść inną misję, to wtedy tak trochę dupa, no bo przejdziecie niechcący nie tą misję, co chcieliście. A mi się już tak nieraz zdarzyło, ale no oczywiście jak robiłem 100%, to w sumie mi to zbytnio nie robiło, bo robiłem 100%. Ale przynajmniej też checkpointy dają. Życia. To jest taki też profit. To jest ogromne! To jest takie ogromne. Dobra, wziąłem tego jednego. Ten jeden tutaj Gun Beetle, to on się chyba nazywa. On jest bardzo cenny do wzięcia. Kurde, cholera, jasna, na ciebie oczywiście zawsze mi nie starcza. O, mój kot sobie chodzi. Więc w sumie, jeżeli oglądaliście misję, Slightly Dark historię, oczywiście o tym mówię, to nie musicie, szczerze powiedziawszy, oglądać tego odcinka, bo tu nie będzie nic nowego zbytnio. The black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now! And if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy. You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. Attention! Emergency broadcast to all mobile units. Headquarters to all mobile units. All points bulletin. Be on the lookout for Shadow, the Black Hedgehog. Wanted in connection with the terrorist attacks. Last seen in the vicinity of downtown Westopolis. Orders are, capture him. Dead or alive. Out of my way. Coming through. Stop! Don't move, or we'll shoot! Stupid humans. Hmm.
are you? You don't remember anything, do you? But you will in time. But now, there's no time to waste here. Go and access the United Federation's mainframe. Understand? Got it. Dobra, a więc jesteśmy już. Teraz mój ulubiony poziom z całej gry, Digital Circuit. Uwielbiam ten poziom. Ale wracając, no jeśli obejrzeliście Slightly Dark, tak, Slightly Dark, to ten pierwszy odcinek praktycznie dla was nie będzie jakoś super ważny, bo jedyne co tu się będzie różnić to moje przejście Cryptic Castle? Tak, bodajże to jest chyba ten poziom, który będzie zaraz, więc... No, poza tym poziomem nic się nie będzie różniło w moim przejściu z tamtych odcinków. Więc to tak tylko mówię. I oczywiście jak zawsze przypominam, że nie tłumaczę znowu tych samych cutscenek, które tłumaczyłem w poprzednich sezonach tej gry. Bo po prostu mi się to nie opłaca, nie chce mi się. I przez to możecie dostać odcinek szybciej. Bo jak nie mam nic do tłumaczenia, to zwykle odcinek pojawia się na drugi dzień. A jak mam dużo rzeczy do tłumaczenia, to... Zwykle to jest tak, jeżeli mam dużo rzeczy do tłumaczenia w odcinku, to zwykle jest tak, że po prostu daję sobie... Tak, że nagrywam... Powiedzmy w poniedziałek, dajmy tak dniowo, żebyście wszyscy zrozumieli. Nagrywam sobie na przykład w poniedziałek jakiś odcinek. We wtorek go dopiero montuję. Spieprzyłem tutaj. A dopiero we wtorek go też wysyłam, albo w środę. No i wtedy dopiero w środę, albo i nawet w czwartek czasem go macie. Więc Shadow to jest najbardziej seria czasochłonna dla mnie. Znaczy ogólnie Soniki to jest najbardziej moja czasochłonna seria, bo no wiecie, po Sonicu Adventure to już tłumaczenie i tak dalej, tego wszystkiego to trochę no trwałem sobie. A ja skrzeniłem, bo chciałem tutaj iść, bo tu są takie fajne rzeczy. Damn it! Dobra, spokojnie. O, tak to się robi. Heck yeah! Ale dlaczego ja mam to zoomem cały czas rusz? No, więc coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. Ja lubię ten poziom. Muzyka w tym poziomie to jest miód dla uszu. Po prostu. To jest... Najlepsza... Prawdopodobnie najlepsza dla mnie muzyka w całej grze. I to taka... nie do końca rockowa. W sensie najlepsza taka nierockowa muzyka. Chociaż jest tu trochę rocka, to... To już nie jest mój ulubiony poziom. Ale nie, na serio, to jest jeden z moich poziomów, na pewno. To jest mój najulubieńszy poziom z całej gry. Nic z tego nie zmieni. A to, że tu skrzaniłem, to już kompletnie moja wina była. Znaczy w sumie bloku, który był nad moją głową, no ale dobra. Mogłem przecież zapamiętać, że będzie pode mną blok. Raczej nade mną jest, pode mną. Jakby był pode mną, to właśnie byłoby dobrze. Nie zaczekałem dostatecznie długo po prostu. Jestem niecierpliwy, okej. Więc no, po tym jak zaczęło się u mnie tłumaczenie Sonika, bądź co to się stała taka najbardziej czasochłonna seria i tak najprawdopodobniej już zostanie. Znaczy,
O ile Sonic Team i ogólnie Sega postanowi, że już będzie tłumaczyć na polski, bo od czasu Sonic Forces, no Sonic Forces to jest tłumaczenie, jakbyście nie wiedzieli polskie. Tylko napisy, na szczęście, więc to jest dobre. Jeżeli tak pozostanie, to dla mnie jest ok, wtedy praktycznie ograniczą mi 90% roboty, jakiej muszę robić. To jest praktycznie tylko zrenderuj, nagraj, zmontuj, tyle. Więc od Sonic Forces, jak już dojdę, do czasu Sonic Forces, jak dojdę, tak wiecie, tak datowo, że tak to nazwę, będę miał już kompletny spokój praktycznie. Trochę jak z Ratchetem, znaczy Ratcheta nie tłumaczę, ale gdybym tłumaczył to... od czasu... Kiedy to była pierwsza gra polska? Czterech za jednego? Tak. To od czasu czterech za jednego miałbym niewyobrażalny spokój. To jest fajne. Tylko no właśnie Ratcheta nie tłumaczę zbytnio. Ale żeby nie było, kiedyś się pytałem. Powiedzieli, że nie, daj se spokój, tłumacz tylko Sonika. No i tłumaczę. Lud zadecydował, więc ja się kłócić nie będę. Znaczy w sumie się nie dziwię, bo dałem tak, że po prostu tłumaczyłbym w jednym tygodniu Ratcheta, a w jednym tygodniu Sonika, więc... Bądź co bądź, większa ilość osób tu na moim kanale jest wyłącznie dla Sonika, ja tego nie ukrywam. Nie dziwię się też zresztą. Więc no... Trochę tak nie fair to postawiłem, że kosztem Sonika by pokazywał się Ratchet! Damn it! Damn it. Więc, no, ale no niestety nie dałoby się inaczej zrobić, bo po prostu to już było za dużo dla mnie tłumaczenia. Gdybym miał więcej osób do pomocy, to by było dopiero. Trochę schrzaniłem tutaj, nie ukrywam. Ale przynajmniej tu jest od razu to. Ło! O kurde. O kurde. To było... To był cud, że się złapałem tego. Dobra, zaraz przejdziemy poziom. To już jest skill, że się pamięta takie rzeczy. Ale niewyobrażalnie mi źle idzie w tym odcinku, nie ukrywam tego. To jest tragedia. To się... Gin. Dobra. A i zrobiliśmy. Udało nam się. Whatever happens to the humans is no concern of mine. Ale ten widescreen ładnie wygląda. Będę się cały czas zachwycał tym widescreenem, bo on jest taki fajny. Cieszę się, że jestem w sumie chyba pierwszą osobą, która technicznie robi let's play, taki z dobrym widescreenem z Shadowa. Wiem, że tam parę osób robiło z wersji GameCube'owej i to na emulatorze, ale no wiecie, no, trochę to jest różnica na emulatorze, a na prawdziwej konsoli. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs.
We must stand united to defend our world against these invaders. Isn't that Dr. Eggman? Maybe he can tell me about those black creatures. No dobra. Tyle tam wciąłem się w castinga, ale no dobra, no więc... No jest to jakaś różnica między emulatorem i tam wbudowanym jakimś widescreenem czy coś, a... Na serio, na prawdziwej konsoli jakoś specjalnie zrobione, tak żeby był widescreen. Może i jest lepszy performance na emulatorze, ale jak na moje lepsze jest taka, wiecie, taka satysfakcja, że się na konsoli to prawdziwie zrobiło. Nie wiem, to jest taki mój priorytet, że zawsze jakoś chcę to robić na oryginalnym sprzęcie, a nie jakoś na emulatorze. Inna sprawa, jak nie mam dostępu do takowego sprzętu, tudzież po prostu emulator na serio już daje jakieś super duper przewagę. Nie wiem, lepsze tekstury czy coś, zakładam. No trudno mi tak zidentyfikować jakąś super przewagę, przepraszam. Nie znam takiego emulatora, który by takową przewagę dawał. Dlatego albo liczę na remake'i, zawsze jakieś gier, remastery, remake'i, albo no właśnie... Albo nic, no. No bo emulator nie ma aż tak większej przewagi. No może czasu ładowania czasem. Czas ładowania mogą się skrócić na emulatorze i to drastycznie. Jak na przykład ładujecie no z pliku, a nie na przykład z oryginalnego dysku. To jest zdecydowanie największa różnica między jednym a drugim. No więc tu już się pojawia różnica, o moje przechodzenie z Slighty Hero, Dark. Po prostu robię to inaczej, bo przechodzę teraz wersję złą, a nie dobrą. Znaczy w sumie wcześniej przechodziłem normalną tylko, a nie dobrą. Dobra, nieważne. Albo no, emulatora też można użyć do takich rzeczy jak na przykład szukanie sekretów w grach. Albo pokazywanie fajnych rzeczy, jakie są ukryte w grach. No na przykład jest takie jedno show na YouTubie, dla tych, co nie znają, bo Polacy mogą nie znać. Boundary Break. Bardzo polecam, bardzo ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć i ogólnie fajnie tam przedstawiałem i tak dalej. Z czystym sumieniem mogę polecić to show. Jak lubicie odkrywać jakieś sekrety w grach, zobaczyć jak są gry zbudowane, to jest po prostu obowiązek do obejrzenia. Jeszcze tylko 3. Zakładam, że to jest takie nawiązanie do tego, że się no, pali papierosy. Zwykle no... się pyta, czy masz ogień? Coś w tym stylu, takie... Ej, no, taki żarcik, no. Taki se. Hoppa. Smyk. Bazuki, szczerze powiedziawszy, w tej grze są najgorsze. Mają najbardziej taki
Jakby to takie ograniczenie straszne, no wiecie, że... Znaczy fajnie, że mają ten cel i tak dalej, ale no... Nie wiem, dla mnie to jest takie... No nawet taki blaster, jaki tu mają, jest bardziej OP niż... Oj, przepraszam. Tyknąłem niechcący mikrofon. Ale dalej lecimy. Dobra, gdzie są latarnie? To nie zapaliło. Latarnie. Coś powinno być. No tu coś powinno być, ale co? Tego już nie wiem. Pójdziemy tu. Dobra, Eggman, ale ja muszę najpierw czymś zapalić tą... Dammit. Lepiej mieć coś... Kurde, no, nie ma nic. Dobra. Więc trzeba tam wrócić. Już nie pamiętam, jak się tego poziomu przechodzi dokładnie. Oh no. Wyjdzie na to, że ja nigdy nie przeszedłem tej gry. O Jezu. A gdybym się tam wrócił po prostu po zapalniczkę. Znaczy zapalniczkę, pochodnie. Wrócę się. Winner. Wyparowało z egzystencji wszystko. Halo? Aha. Spoko. Już tak wrócił tu. Nic nie będzie. Nie? A tu? Najpierw bo jakbym się cofnął na koniec, znaczy początek poziomu. Dammit, czy nic nie... What the? Okej, okay, to jest ciekawe. Jak ja dobrze chodziłem wcześniej! Już nie pamiętam, jak przechodziłem ten poziom. No dobra, no to mam zapalić, ale jak? Fajnie by było, jakbyście mi dali cokolwiek. Bo tu jest cheese. Sobie chodzi, ale ja nie chcę cheese'a. Nie robię historii dobrej. Ale chwila, tam może coś być dalej. Przecież no nie, tam nic nie ma, przecież no. Zrąbałem, bo pozbyłem się tamtej pochodni, którą miałem. A ją powinienem był zostawić w sobie. I trochę... Damn! Kolejny damn. Tu wstaw damn! Dobra, cofnę się po prostu. To jest mój plan. Cofnę się na początek poziomu. Wezmę pochodnie. I wrócę tutaj. To jest genialny plan. Jeden tak zrąbać i tak się zastanawiam, jak ja to mam niby przejść, halo? O co tu chodzi? A tu po prostu takie buty. No dobra, no. Tu się wrócę. Łocie, panie! Po prostu muszę zrobić tak. Spadnę sobie tu. Nie, ty cholero jedna! No nie! Damn! No nie! No nie, ale to jest głupie. Cholerny... Jak to się nazywa? Cholerna dynia.
no bo... Cryptic Castle tak lamić, to jest po prostu, trzeba być mną. Dobra, wreszcie. Damn. Ale czemu tu wraca? Dobra, whatever. Nice. Okay. Fajnie, to jest trochę niebezpieczne. No i lecimy! Donarni! W ogóle jeszcze dwie latarnie. Whatever to jest. Dammit. A i tu był gdzieś kluczyk, tu jest kluczyk. Nigdy go nie mogę złapać. Złapię go? Tak, yes. Najgorsze jest to, że ominąłem jakąś latarnię. No nie. Ominąłem jakąś latarnię. I to pewnie tam, gdzie nie wziąłem tego. Wiem, gdzie jest. Wiem, gdzie jest. Wiem, gdzie jest latarnia. Tu jest. Czuję się głupio, że zapomniałem o niej trochę. Wy widzicie, tam na górze jest. Czuję się głupio teraz. Że nie zapomniałem, oh no. Czego ja to... Dlaczego zrobiłem hominia tak? No i poziom zakończony! A więc nie pozostaje mi nic innego, tylko się z wami pożegnać, a więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa! Control!